Witam serdecznie, zapraszam do kolejnego odcinka z Gry Gothic 2 na modyfikacjach Dirty Swamp. W tym wypadku, nie wiem czy słyszycie te dźwięki. Ja nie wiem czy one kopulują, czy co one robią. Ale to było niepokojące i to bardzo. Piszmy gioreczkę. Jezus Maria, za każdym razem nie ta strona. Też jest grobowiec. Już mam schizy z otwierania. Ani drgnie. Nie ma co sobie tym teraz zaprzątać głowy. Dobra. Przechasz ich jest tam. Nie spodziewałem się, że taktyka machania przed siebie może być aż tak skuteczna. Dobra. O kurde. Boję ruszać tych grobowców. Nie z tej strony, prawda? Tak jest. No. A jakże mogłoby być inaczej? Dobra, z zombie możemy sobie poradzić. Oto. Dobra. Coś ty mi chciał zrobić. Czemu one się ciągle pojawiają? Co tutaj chodzi? Co tak w nieskończoność ma z nimi walczyć? Po prostu tych grobowców nie można ruszać, czy o co chodzi? Kurde. Wszystkie poty pomarnuję. Co tu się dzieje? Dobra, wiecie co w dupie z tym. To jest waste potionów dla jakichś tam potków many.
I zapiszmy grę. Okej. Chcę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że to tak na patencie jakoś robię. Cały czas, że jeszcze ani razu tutaj nie padło, nie licząc tych pojedynczych głosów. Tak. Zobaczmy grę. Nie dam ci się tak łatwo. No i głupi. Gdzie się wpierdzielasz w walkę wojowników? Wygląda jak... Aż się boję. Wow, w końcu bez jakiegoś... Bez jakiegoś powalonego... tego. Jakiegoś powalonego bossa. Dobra, jakaś wskazówka. Halo? Ja jeszcze widział, kurde. Dobra, mam pomysł. Nie wiem po co to robię, ale robię. Dobra, teraz zgadnąć kolejność. Chyba nie tędy droga. Co zrobi trzeci przełącznik? O czwarty?
Dobra. Jeszcze drugi. Dobra, no i przecież zrobiłem wszystko. Niby. Czy to ja migruję? Ja tak samo mogę w nieskończoność to samolować, tak? Czy co? A kurde, po wczytaniu gry mi to gówno nie dało. Pobudzenie. Dawaj, dawaj. Będzie jakaś wskazówka, coś? Easy. Dobra, czyli muszę to po prostu w jakiejś dobrej kolejności zrobić. O, jeju, jeju. Dobra, ja tu robię pauzę, bo to zajmie wciul czasu. No właśnie się dowiedziałem. Wszystkie zjebane grobowce, to trzeba to robić. Otwierać przejścia tamtym zjebom. O Boże. A już taki zadowolony byłem. Ja nie wiem, jak ja mam pokonać tamtych elementalistów i tak dalej. Opowiem szczerze, zajrzałem sobie na jakiś filmik gościa. Już mi pomysłu brakowało. O Boże. To ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Powiem uczciwie. Kurczę. W ogóle jakiś ork się chyba ostał. I jak zauważyliście, ta plama z lewej strony w ogóle nie chce zniknąć. Dobra, to wróciliśmy do Krusza i tego typka. No więc dobra. Powiem uczciwie, nie mam pojęcia, jak ja zabiję tego elementalistę.
No tak. Czekamy od niego w pizdu. O, ten to się nowe, no nie możemy dać trafić. Usiadł. Nie. A gra zlagowała. Z krwi po bokach się usuną. Dobra. Co nam tu wpadło? Likwir ducha. Zajebiście. To błyskawice lodowe. Lodowy pocisk. Pięść. Myślę, że możemy zeżreć te roślinki. Raczej do niczego nam się nie przydadzą. Ulecz moje rany. O, jejku, a tutaj co będzie? Tu będzie ten pojeb, trzeba te trzy zapalić główne. Dobra, zapiszmy grę. Czytać. No jest pewien problem. Jakiego nie.
jeszcze w ciągu tego jednego kółka. W ciągu tych jednych latarni, to ja nie mam jak zapalić ponownie ich. Chyba, że pochodnią. Korzeń. O, to mogło być nie w sumie. Głupi grobowcu. Ale to jest dojebany spell, to zamrażanie na tej broni. Eliksir zręczności. Ohoho. My grę. Halo? Czyli jeszcze to gówno z tymi zombie zostanie. W sumie to mnie chyba najbardziej niepokoi. No dobra. Mogę się tutaj jakoś wzmocnić. Takie będę zadałem obrażenia obszarowe. Dobra, te obszarowe może się na te zombie zajebiście przydać. O! Dawaj. Dawaj.
wiem, czy to zatrucie coś dało, ale... Ale na pewno nie zaszkodziło. Tir życia razy dwa. Coś podmanę. Odmówmy sobie tą manę. Fajnie, fajnie. Dobra, stąd przyszliśmy. Okej, został nam ostatni pokój. Z tymi właśnie oto zombiaczkami. Zapiszmy grę. Korzeń, ostrze błyskawicy. Tak jest. Kurde. Czas marnuję na tym ostrzu. Dawać, dawać, dawać. Nie rób jakichś jumpów do tyłu. Nie ma, nie ma, nie ma, nie trafisz mnie. No właśnie.
Muszę zwrócić na jedną uwagę rzecz w sumie. Żadnego orka nekromanty. Ten tam w ogóle gdzieś się w sufit wbił. Ja pierdzielę, co tu się odpierdziela? Nie wiem, czemu zadaję po prostu odpowiedź na zombie, ale na to wychodzi. Sekundę to robi, a tym melasem to jest jakaś patologia. Ale damage zadawał. Ja pierdzielę. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale to jest jakieś powalone i ja to będę robił już z, nie wiem, z 30 minut. Oj. Wiecie co? Ja tu zrobię pauzę, no bo tu nic ekscytującego się nie dzieje. Biegam jak idiota w kółko. To za dużo czasu będę zajmować, więc widzimy się za chwilę. Dobra, udało się wprowadzić na ziemię. W sensie po iluś tam ubiciach tych główien pojawił się ten ork. Zajebisty, że... Ty mi tu nic nie wyciągaj, no i... Ja pierdziele. Widzicie, ile tych zombie tu musiałem powyglądać? Tu nie wiem, to jest chyba z 15 minut. Jak nie lepiej tu biegałem, jak kretyn. Nie będę tego lutował. Nic tu nie ma. Nie wiem, czy te zombie tak... Czy to jest element specjalnie, czy... Tak miało zostać, ale... Save game. O, a nagle się pojawił tutaj. Hej! A więc udało ci się i bez nas. No to wygląda. Dobrze. Nie chciałbym się winić w przypadku twojej śmierci. Ta brama prowadzi do sanktuarium tego cmentarza. Tak właściwie, gdzie jest Krusz? Krusz? Zaraz przyjdzie. Mówił, że musi jeszcze obejrzeć jakiś grób.
ale faktycznie coś go długo zajmuje. Może powinieneś się za nim rozejrzeć? Dobra. Wiesz, jak otworzyć tę bramę? Co ci mówiłem o głupich pytaniach? No dobra, jak otworzyć tę bramę? Te kolumny służą jako dźwignie, ale tylko wtedy, gdy przekręcisz je w odpowiedniej kolejności. Powinieneś móc rozpoznać wszystko po symbolach. A jeśli nie, to lepiej trzymaj od tego łapy z daleka. Inaczej sam zobaczysz. No tak. Najlepiej. Te symbole wszystko mi mówią. Jale. Powiem wam, że wyobraźnię to miał niebywałą kurca z tymi bossami. No bossy są naprawdę dowalone. Oprócz tego pokoju zombie. To jest przesada. Grając albo jakimś łucznikiem, albo kusznikiem, no to dla mnie to byłoby niewykonalne. Grając samym kuszą albo łukiem. O, tu jesteś. Znasz tego, który tu spoczywa? Dru znasz. Aha. Jakiś twój krewny? Wróg. Z inny rodzinny klan. To po jaką cholerę odwiedzasz jego grób, skoro go nie znosiłeś? Mamy tu pewną misję do wykonania, jeśli już zdążyłeś zapomnieć. Tam być topór Margryś. Stara pamiątka rodzinna. Druznasz, skraść go, Margryś. Druznasz, Margryś? Ja już nie nadążam. Przecież te wszystkie imiona brzmią tak samo. No, nieprawda. No to na co czekasz? Kruż nie móc tego zrobić. Nie mów, że jesteś przesądny. Człowiek być głupiec. Kruż nie móc otworzyć grób. Urok rodowy. Ale człowiek nie należeć do klanu. Ale ma słodkie oczka. Czyli mam teraz otworzyć ten grób za ciebie. Tego właśnie chcesz. Tak. Jeśli człowiek pomóc, Kruż tego nie zapomnieć. Dzięki topór, Kruż móc jeszcze bardziej pomóc w walka. Pod warunkiem, że Urgrasz nie dostanie kolejnego lumbago. No dobra, co mi tam? Mnie i tak nie ruszają już te wszystkie nagrobne dodatki. Dobrze. Tylko uważać. Może być inne czary. Hej! Naucz mnie. Chcę być silniejszy. A? Roślinkę. Zobaczmy, co tym razem nas czeka wspaniałego. No tak, ta strona. Nawet nie jestem zaskoczony. Eliksir siły. No dobra. Masz Kruż, swój topór. Oto twój topór. Masz bardzo pomocny w tej walce. Ciężki jak kowadło. Orkowa broni. Potrzebować orkowe mięśnie. Dziękować. Dobra, o. Chwila. Nauczymy czegoś. Chcę. W
Wykorzystajmy sobie każdy punkcik. Nie wiem, czy to coś pomoże. Chcę. Ale na pewno nie zaszkodzi. Dobra, eliksir siły jeszcze wypijemy. Już my tu mamy. Czemu nie mogę tego ubrać? Co tu się popsuło? Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Wcześniej przecież Pierdziele. Wcześniej przecież mogliśmy bez problemu odpalać te. No dobra. To teraz zabawa z przełącznikami. Okej, udało się. Dobra, i można się przygotować do walki jakoś. Co my tu mamy? Nie umarły. Berser, guzik mocy, lodowy pocisk, tworzenie szkieletu. Co się przydać w sumie? Zobaczmy, jak to działa. Zapiszmy. Spałem. Kto zakłóca mój odpoczynek? Asmordian? Asmordian? Tak. Tak się nazywałem. Nic sobie nie przypominasz? Kim jesteś? To ja uwolniłem cię od klątwy. Możliwe. Tak. Być może. Mgliste wspomnienie. Zapomnijmy już o tym. Wspomożesz mnie w walce? Nie zależy mi na losie żywych. Jednak ciężko oprzeć się magii Adanosa. Ale potem Mogę jeszcze jednego przydać? Nie, dobra. Warciu. Dobra, niech walczy za pomocą magii. Jest wie, co będzie robił, ale... Poczko, okej, to wczytajmy grę. Już wiemy, o co chodzi. Hej, ty! Brama otwarta. Widzę. Czemu się tak na mnie patrzysz? Ja tam nie pójdę. W końcu to ty jesteś wybrańcem Adanosa, a nie ja. Straszny wygodniś z ciebie. Nie mędrkuj. Gdyby Adanos chciał, żebym poszedł, to oszczędziłby moje plecy. Ale możesz zapytać Krusza. Hej! No cóż, wielka walka przed nami. Czas chwycić za topór. Tak. Człowiek iść przodem. Dobra, chociaż tempo może, bo to jest jakimś uzlesem. Może tu będzie kolejna mumia? Ten eliksir zręczności.
Wampir życia. Dobra. Chyba czas to dać na czwóreczkę. Zapiszmy grę. A ty idziesz za mną, gościu? O, proszę bardzo. Dobra, i teraz pytanie, czy ja mogę tutaj sobie przyzwać tego wojownika? Co mu się wydarzyło? Ja myślałem, że ja tu nie mogę walczyć. Nie mogę sobie tego szkieleta tu przyzwać. Musisz być ten Borgis, Borgras, Nol, wódz orków. Borgras, imię oznaczające zgasłość. Drżyj, człowieku, ze strachu. Hej, ja znam ten akcent. Musisz być przodkiem tego Krusza. Mówisz o tym robaku, tym morku, który służy Adalosowi? Ja służę tylko Beliarowi, bo on daje władzę. A co ma do zaoferowania, Adanos? Tylko słowa, a nie czy. Tylko modlitwy, bez krwi i obrzędów. Jedyna użyteczna moc Adanosa jest zaklęta w tym arbulecie, który mi przynosisz. Zawsze wiedziałem, że tylko głupcy służą Adanosowi. Wow, wow, wow. Na co ci właściwie ten amulet? Dzięki niemu Beliar zdoła pokonać jego brata Inosa. Adalos będzie mógł się temu tylko przyglądać. I to dzięki mnie będzie rządził wszystkimi i wszystkim. Aha. Położę kres twoim szalonym zapędom. I co masz zamiar zrobić, robaku? Złożę Beliarowi w ofierze twoją krew, żałosny głupcze. A wtedy armulet w końcu będzie mój. Imię.
to trzeba grać. Pierdziele, nie wierzę. Czemu? Co mnie tam na hita zabiło? Dobra, ja przewinę do tego etapu, w którym byliśmy, bo to nie ma sensu. Ty musisz być ten Borgis. Okej. Okay. Już kumam mniej więcej, o co chodzi w tym wszystkim. Losowo wysyła te fale, może trafić elementalistów na początku. Jest ten zombie szaman. Halo. Obudź się. Co z nim jest nie tak? W sumie dobra. Popatrzcie się, ile to jest męki. O Jezu, ale fart. Oho, oparcie. Mm.
O Boże. Najgorsze chyba trafiliśmy na koniec. O. Dobra. Mój dobrze, jak dobrze. Tak blisko. Aha, on umarł. Ten krusz. A ty już coś tam się leczymy. Martwe. Uff. Ja pierdziele. Mario, nie, 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 nie. Na spokojnie, na spokojnie. Kurde. Przestań się blokować. Oj, 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 oj. Się pojawi ten zjeb. Dobra, nie no, ja robię pauzę, bo przecież się nie doczekamy. Oho. Co to się odpierdziela? Te zombie są jakieś zbugowane. Wiecie, co ja miałem robić? Ja miałem zabijać tak długo te zombie, aż dobiłem to zdrowie tego zjeba. Tylko, że ja nie wiem, jeden zombie to chyba było jedno życie, a tu pół godziny prawie tu tłukłem. Zatem udało ci się. Nieźle.
O, ale gówniana ta walka z twoich ust. Człowiek się nie przyzwyczaja. Borgris Rush został pokonany. Co teraz? Człowiek musi szybko stąd uciekać. Bracia Urgrasza wkrótce odkryją, że Borgris Rush został obalony i natychmiast ruszą z odsieczą. Wierz mi, nie chciałbyś się z nimi mierzyć. A co z wami? Urgrasz i Krusz będą musieli stawić czoła konsekwencjom własnych czynów. Liczyć, że zdołają zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Oho. Liczyłem, że Adanos znowu do mnie przemówi. Adanos? Śnij dalej. On robi to tylko, kiedy naprawdę zajdzie potrzeba. Poza tym, właśnie rozwiązałeś jego problem. Czyż nie? Po co więc miałby dalej tracić na ciebie czas? No, bo amulet... To, że pozwala na rozmowę z Adanosem, wcale nie oznacza, że on sam tego chce. Skoro tak... W jaki sposób mam wrócić? W sensie na bagna? Cóż, zacznijmy od opuszczenia tej jaskini. Na pewno nie droga, którą przyszliśmy. Z pewnością roi się tam teraz od rozwścieczonych orków. To jeszcze nie jest... Nie ma jakiegoś innego sposobu? Jest, ale Urgrasz nie ma pewności, czy zadziała. Będziesz musiał sam się o tym przekonać. Widzisz tamte kraty? Za nimi znajduje się platforma teleportacyjna. Urgrasz otworzy dla ciebie kraty. Przy odrobinie szczęścia wyjdziesz cało z tej jaskini. I dokąd wtedy trafię? Nie mam pojęcia. Dowiesz się sam. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Czy coś? Już się nie zobaczymy. Ja pierdziele, jestem tak zmęczony tą walką. Była fajna, ale kurwa, to z tym, to gówno z tymi zombiakami, to jest jakiś dramat najgorszy. Ja nie wiem, po co to ktoś wymyślał. No, po prostu... Nie wiem... To eksplodował od tego gówna. Gra się skraszuje. Zwycięstwo, opowieść. Aha. Teleportowało do nas Emptorunu. Dirty Swamp 2.2. Stare świata, skrypty, draksy, kontrola jakości, skrypty, poprawki, wzdzenie, człowiek od wszystkiego, krypt 18, strakt. Spacer, Draxes, Dairga, Norik. Dobra. To myślę, że można sobie podsumować moda. Wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy mod, w jaki grałem. Wszystko mi się podobało, oprócz jednej rzeczy. Mianowicie, oprócz tych spierdzielonych zombich. Znaczy, uważam, że grając magiem i wybijając sobie to AOE, to to idzie raz, dwa, trzy. Natomiast granie melasem to nie ma opcji. Tak samo warto nadmienić, że tej gry nie przejdziesz jako kusznik albo łucznik. Nie ma szans na to. Więc albo mele się męczysz trochę, się na końcówce. Albo mag, ale widać, że generalnie ta gra, ta modyfikacja jest zaprojektowana pod to, żeby grać jako magiczna postać, więc to bym najbardziej polecał i myślę, że kiedyś na pewno też sobie wrócę do tego tytułu i ogram właśnie jako mag. Ta magia tutaj zaprojektowana, te wszystkie instancje, to wszystko, no, cud, miód, malina. Dziwne jestem, że inne modyfikacje nie inspirowały się tą magią, która jest zawarta w tej modzie. Nie wiem czemu, ale może prawa autorskie czy coś chociaż, nie wydaje mi się. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za to, że dotarliście ze mną na sam koniec tej serii. Zachęcam do komentowania, oglądania, już nie ma co oglądać, do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Zachęcam też do polecenia jakichś modyfikacji ciekawych. Podziałało! Jak? Co? Dlaczego? O! Iran? To ty? Wybacz, na pewno jesteś teraz nieco zdezorientowany. Wygląda na to, że jestem ci winien wyjaśnienia.
Nazywam się Jarin. I jak już zapewne zdążyłeś zauważyć po mojej szacie, jestem magiem. Oczywiście podlegam królowi. Przy okazji, znajdujemy się w starej świątyni Inosa. Świątyni... Świątyni... Świątyni? Ha! No to ciekawe, no to teraz jeszcze dla Inosa będziemy robić. Dobra, ja się z wami teraz już żegnam. Nie spodziewałem się tej wstawki na koniec. Trzymajcie się i do następnej serii. Siemanko!